Ponownie Ekonomia Raport, a w naszym studio, nie powiem nowy gość, może w nowej roli, Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu, wielokrotnie przedtem w Ekonomia Raport. Dzisiaj porozmawiamy o zadaniach agencji, jakie ma, a przede wszystkim, no właśnie, tak myślałem, że gdybym miał złotówkę, za każdym razem, kiedy politycy mówili, że gry komputerowe to jest coś, czym Polska może się specjalizować, mamy mnóstwo wspaniałych młodych ludzi, już firmy, które funkcjonują, rozwijają się poza Polską, wchodzą na giełdy poza granicami Polski, ale także i w Polsce i musimy na to postawić. I zwykle jest cisza. Także z zadowoleniem przyjąłem informację o tym, że Agencja Rozwoju Przemysłu podjęła wreszcie jakieś działania i ma plany i całkiem ambitne. Na początek zobaczmy materiał filmowy, który przygotowaliśmy z waszej inicjatywy, z waszego wydarzenia, a potem jeszcze dwa słowa o tym, co faktycznie uda nam się zrobić. Bardzo proszę. Wczoraj w Warszawie podpisano list intencyjny w sprawie stworzenia akceleratora gier komputerowych. Jest to wspólny projekt Agencji Rozwoju Przemysłu, Uniwersytetu Śląskiego i Miasta Cieszyn. Dzisiejsze wydarzenie ma wymiar symboliczny, jest niezwykle ważne w kalendarzu wszelkiego rodzaju wydarzeń związanych z budowaniem Polski innowacyjnej, nowoczesnej, kreatywnej. Jest tu dla was miejsce, dla waszej aktywności, dla waszych talentów, dla waszych umiejętności i ciężkiej pracy. Wartość globalnego rynku gier komputerowych zbliża się do 100 miliardów dolarów. W USA i Wielkiej Brytanii wpływy ze sprzedaży przebiły sektor filmowy. Udział polskich firm w rynku światowym szacuje się na 0,5%. Nasz rynek obecnie wart jest 2 miliardy złotych. W gry komputerowe grają w Polsce zarówno kobiety 53%, jak i mężczyźni 47%. Kobiety wybierają gry w przeglądarkach i na tabletach. Mężczyźni na konsolach i na pecetach. Najwięcej graczy jest wśród młodych ludzi. Jednak ich średni wiek wzrasta, co prowadzi do systematycznego rozszerzania rynku. Akcelerator, o którym tutaj dzisiaj mówimy i którego działalność inaugurujemy, jest jednym z dobrych przykładów tego, w jaki sposób program Start in Poland chcemy realizować. Chcemy, aby zwinne małe sektory mogły się dobrze rozwijać, aby kreatywni młodzi polscy twórcy nie szukali szybko po ukończeniu swoich studiów miejsca do rozwoju poza granicami Polski, ale aby mogli robić to tutaj. Polska branża gier komputerowych w przekonaniu Agencji Rozwoju Przemysłu potrzebuje kompleksowego wsparcia. Kompleksowe wsparcie oznacza wsparcie zarówno organizacyjne, edukacyjne, jak i częściowo też finansowe. Po światowych sukcesach polskich gier, takich jak Wiedźmin czy Call of Juarez, wzrósł apetyt na większy udział w tym torcie. Dzięki rozwojowi internetu twórcy z Polski sprzedają gry na rynkach całego świata, korzystając z możliwości, jakie dają Google i Apple. Pojawienie się wirtualnej rzeczywistości daje kolejną szansę na tworzenie nowych gier i osiąganie zysków na całym świecie. Jak wydatkować środki, żeby te środki się nie zmarnowały? No, po pierwsze rzecz, o której mówimy od dawna, czyli koncentrować. Nie smarować cienko masłem, tylko raczej koncentrować w tych obszarach, w których już mamy przewagi konkurencyjne. Branża gier komputerowych jest całą pewnością jedną z takich. Branż 5% polskiego eksportu do Stanów Zjednoczonych to właśnie gry komputerowe, to konkretnie Wiedźmin. Także mamy nadzieję, że do tego jednego produktu dołączą dzięki akceleratorowi, który tutaj dzisiaj rozpoczął swoje życie. Dołączy więcej produktów. Także po pierwsze kumulować. A po drugie wybierać najlepszych i tutaj ta selekcja jest kluczowa. Jeżeli chodzi o wymyślenie scenariusza, świata gry, mechaniki, to dajemy deweloperom, czyli osobom kształcącym się na wydziale filologicznym. A stronę techniczną przejmują informatycy, a kreację artystyczną, czyli wymyślenie oprawy graficznej, czy to też oprawy muzycznej i dźwiękowej, biorą na siebie z kolei studenci Wydziału Artystycznego. W Polsce gry tworzone są głównie w Warszawie, 30% studiów deweloperskich i po 20% w Krakowie i Katowicach. W tym zestawieniu blado wypada Poznań i Wrocław. Tylko po 2% studiów deweloperskich znajduje się w stolicach regionów zachodniej Polski. Żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, 2 miliardy złotych to niemal tyle, ile
jest udział węgla w naszej gospodarce, ale z drugiej strony po co pomagać komuś, kto tak naprawdę potrzebuje tylko kawałek pokoju, nie większy niż ten, kilka komputerów i fantastycznych młodych ludzi, którzy to pracują, opakują i sprzedają. W czym agencja może im pomóc? Dlatego, ponieważ agencja była kojarzona z przemysłem ciężkim do tej pory, my zdefiniowaliśmy sobie pole wpływu również w przemyśle cyfrowym i w takie projekty z tego powodu się angażujemy. To jest przemysł, to jest kapitalizacja, to jest pieniądz, który trafia do gospodarki. Produkt eksportowy w dużej mierze. Absolutnie. Nie tylko rynek wewnętrzny, ale przy każdym dobrym produkcie w tym sektorze jest szansa na sukces europejski, światowy, bo to są projekty globalne. A wracając do naszej roli, czyli do tego, gdzie my widzimy obszary, gdzie jest potrzebne wsparcie, to jest kilka poziomów. Znaczy, pierwszy poziom jest taki, że na przykład w Cieszynie studenci, absolwenci kończą kierunek tworzenia gier komputerowych i to jest jeszcze taki dodatkowy element światów wirtualnych. Mhm. To jest kolejny ciekawy wątek. I ci studenci zazwyczaj zaczynają pracę poza Polską, ewentualnie w Polsce, często wyjeżdżają. My pomyśleliśmy tak, jeśli oni mają dobre pomysły, a widzieliśmy dobre pomysły, bo są efekty prac już na studiach, to powinniśmy dać im moment, w którym oni... No i te pomysły są weryfikowane przez rynek na świecie. Absolutnie, później, tak, tak. I jeśli te pomysły powstają w Polsce, to powinniśmy dać im szansę. To znaczy, żeby oni mieli jakiś mechanizm, który pozwoli im zostać tutaj, rozwijać te pomysły tutaj. Tak działają inne tego typu fundusze, bo to nie jest coś, co wymyśliliśmy od początku. Patrzyliśmy, jak to działa w Europie. Mamy Niemcy, mamy w Estonii Game Funder, mamy też model brytyjski wspierania tego sektora. I przychodzi młody człowiek z pomysłem, rozwija go i chcemy w tym okresie dać mu mentoring, czyli ludzi z branży, którzy ten pomysł pomogą rozwinąć. Dać mu też przeżyć ten okres rozwoju tej wersji demonstracyjnej, 3-4 miesięcy, gdzie by on mógł mieć z czego żyć w tym okresie. To jest ten okres startupowy. A jeśli to są dobre pomysły, te dema będą dobre, to przechodzą dalej do etapu pomocy w finansowaniu i znalezieniu finansowania na rozwój tego produktu, żeby postawić ten produkt do momentu komercjalizacji, tak? Czyli do momentu wejścia na rynek. I to jest kolejny etap, kiedy można z kimś spróbować po prostu go dobrze sprzedać w świecie. Co mamy dzięki temu? To znaczy mamy po pierwsze tych ludzi, którzy zostają jednak w Polsce. Po drugie, firmy, które mamy nadzieję ulokują się w Polsce i będą miały polski NIP, a co za tym idzie, efekt podatkowy też zostanie w Polsce. Po trzecie, dzięki temu, że te pomysły rozwijamy, chcemy, żeby akcelerator miał również w nich udział. Czyli to nie jest tak, że to jest pomysł charytatywny, ale po prostu chodzi też o biznes. Inwestujecie. Ale zanim jeszcze do tego, jeżeli porozmawiamy, jak model biznesowy ma działać. Jako wolnorynkowiec, doskonale pan wie, że często część tych startupów zaczyna, te pomysły są wzięte z palca, jedne się udają, jedne nie. I tak naprawdę prawdziwy rynek jest dopiero weryfikatorem. Nie obawia się pan, że jeżeli państwo wkroczy w dobrze funkcjonującą przestrzeń rynku, gdzie ci ludzie właśnie muszą sprawdzić swoje systemy na otwartym rynku. To, że oni siedzą w Cieszynie, czy oni siedzą w Irlandii, nie ma większego znaczenia, bo sprzedają swoje produkty wirtualnie. Czy to nie jest tak, że gdzieś ktoś spocznie na laurach, albo słaby pomysł, który wygląda dobrze, ale tak naprawdę nie jest w stanie sprzedać się na rynku, dostanie finansowanie na rok, dwa i ten młody człowiek spocznie na laurach i przestanie cokolwiek robić? Cieszę się z pana redaktora czujności wolnorynkowej, ale my nie bez kozery poszliśmy w taki wariant. To znaczy okazuje się, że tak to funkcjonuje w innych krajach. To znaczy nawet Anglosasi, czyli Wielka Brytania, stworzyli model powiedzmy zakorzeniania tych projektów w Wielkiej Brytanii. To znaczy, żeby one, jeśli chodzi o centrum zysku, nie uciekały, żeby tam szukać finansowania i żeby tam się rozwijał też rynek pracy. Okazuje się, że w małych miejscowościach, które mają około 20 tysięcy, są klastry firm, które zatrudniają 5-6 tysięcy programistów. Tak? To chodzi nie tylko o aspekt podatkowy związany z miejscem działania potencjalnej firmy, ale również o rynek pracy najzwyczajniej w świecie. Nie chodzi, żeby tym konkretnym ludziom pomóc się rozwinąć, ale żeby im pomóc się tu
w miejscu, w Polsce, w Cieszynie. Dokładnie tak, dokładnie tak. W Cieszynie, być może w innych miejscach, dlatego że to jest projekt pilotażowy. Znaczy my chcemy przetestować ten wariant, akurat tam jest potencjał, bo jest kierunek, są fantastyczni ludzie, którzy ten kierunek stworzyli. Swoją drogą praktycy, to nie są teoretycy. Oni pracowali w sektorze gier, są doskonali w tym. Ten kierunek jest innowacyjny, dano im przestrzeń. Jest samorząd, który chce z nami współpracować przy tym projekcie. No i znaleźliśmy się my, którzy staramy się te wszystkie trzy podmioty spiąć. Więc wszystko nam się tutaj ładnie zbiega. A propos jeszcze kwestii związanych z wolnym rynkiem i z testowaniem tych produktów, to my chcemy tworzyć dobre komitety inwestycyjne. To znaczy, ja powiem szczerze, ja nie chcę decydować jako prezes Agencji Rozwoju Przemysłu o tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie, bo najzwyczajniej w świecie na tym się nie znam. Chcemy złożyć komitety inwestycyjne złożone z praktyków, czyli z ludzi, którzy znają branżę, są w branży, to oni mają oceniać te dema, to oni mają oceniać potem potencjalne projekty do komercjalizacji. To nie będą urzędnicy. Absolutnie od tego uciekamy. To nie ma innej drogi jak ludzie z branży i ludzie, którzy są osadzeni w szansach tego rynku. To będą Polacy z Polski też? Nie tylko. Tak? Wstępnie mamy pomysły również na to, żeby zapraszać mentorów z zagranicy i zagranicznych firm, ale przede wszystkim będziemy bazować na polskim sektorze gier, przy czym mamy otwartość na dobre, znane nazwiska również z innych miejsc. Rozumiem, że inni producenci już te firmy, które mają wyrobioną markę, także będą szukały, żeby same zainwestować pewnie I to jest kolejny wątek, to znaczy firmy, jest ich w Polsce trochę, to znaczy to nie jest tylko firma od Wiedźmina, ale jest i sporo innych firm, które produkują gry i one również szukają dobrych pomysłów. Znaczy chcemy, żeby były z nami w relacji, z akceleratorem, z tym miejscem, gdzie się będą tworzyć pomysły i żeby ta relacja była taka, która pozwoli również na transfer dobrych pomysłów i aplikacje przez nich, pod warunkiem znowu, że zarówno miejsce, gdzie powstanie pomysł, będzie miał udział w sukcesie biznesowym, jak i ci młodzi ludzie, którzy ten pomysł wytworzyli. Nie chodzi o tak zwany drenaż, tak, z pomysłów, ale o dobry rynkowy współudział w profitach z potencjalnych dobrych pomysłów. Wyobraźmy sobie, Wielka Brytania, która chciałaby mieć jak najwięcej tych miejsc, innowacyjnych miejsc pracy, bo to są miejsca pracy, które przynoszą ogromną marżę, nie tylko dla pracowników, ale także i przede wszystkim dla państwa. Wielka Brytania przychodzi i mówi: fantastyczny projekt, fantastyczna gra, kupujemy tą firmę. Przenieście się tylko do nas pod York i macie gwarantowane fantastyczne możliwości rozwoju i ta płaca, którą mieliście tak samo, tylko że już w funtach. Jest kilka pomysłów na to, żeby tak nie było. Oczywiście my dopuścimy udział innych partnerów biznesowych, ale jest kilka warunków niezbędnych. Po pierwsze, ten, kto wchodzi do programu akceleratora, musi podpisać z nami umowę i będzie musiał podpisać z nami umowę, bo to jeszcze komponujemy te wszystkie elementy, to jest trochę czasu, na to potrzebujemy, o tym, że musi spełnić pewne warunki, to znaczy z pomysłem biznesowym musi zostać w Polsce, jeśli chce korzystać z tego wsparcia, że spółka musi być w Polsce, jeśli ten pomysł będzie rozwijany, czyli chcemy umownie się trochę pozabezpieczać. To jest zabezpieczenie finansowe, rozumiem, tak? Bo akcelerator pozostaje współwłaścicielem tego projektu, tak jest. Ma jakieś tam swoje udziały. Tak jest. I nie zgodzi się na przykład na przemianowanie spółki na brytyjską. Na przykład. To znaczy, i to są modele, chyba, które... że Brytyjczycy spłacą. Jeśli pomysł będzie rynkowy i bardzo dobry, to lepiej, żeby po prostu było to w Polsce. I to jest model, który jest stosowany w innych krajach. Na przykład model estoński ma dwa warunki wsparcia. To znaczy spółka, która powstanie, jeśli się będzie komercjalizować, ma mieć siedzibę w Tallinie. A drugi to jest od 10 do 15% udziału w Game Funder w pomyśle, a Game Funder jest właściwie wprost instytucją państwa. I to działa. To znaczy to nie są rzeczy, które żeśmy, że tak powiem, od nowa wymyślili, tylko analizowaliśmy wiele case'ów i te rzeczy działają. Oczywiście to jest model umowy, model jakby wchodzenia w ten projekt akceleracji, ale można się zabezpieczyć w taki sposób, żeby uniknąć takich trochę wrogich przejęć. Tak? Znaczy on wrogi o tyle, żeby importować tych... Tak. Cieszyn. Dlaczego Cieszyn?
potencjał. To znaczy nie uważamy, że warto budować miejsca, gdzie nie ma potencjału. To znaczy, jeśli... Czyli wydziału, który się zajmuje szkoleniem. Tak, jest tam oddział, wydział zamiejscowy Uniwersytetu Śląskiego, to jest grafika użytkowa i mamy tam kierunek tworzenie gier komputerowych światów wirtualnych. Specjalizują się w grafice, w fabule, w tworzeniu historii, bo okazuje się, że w wielu krajach są świetni informatycy od takiego silnika gry, ale na przykład są mało kreatywni, jeśli chodzi o fabułę. I to jest polska przewaga. Chińczycy świetnie programują mechanizm, ale mają mniej kreatywności, jeśli chodzi o ciekawość tej gry, tak? Albo jeśli chodzi o grafikę. Więc my też bardzo dobrze się uzupełniamy z innymi potencjałami. Na przykład jeśli chodzi o rynek chiński, to jest $140 na głowę rocznie na gry komputerowe. Rośnie rok do roku, tak? Więc to nie jest tylko rynek polski, ale jest bardzo dużo rynków, właśnie Stany Zjednoczone, Chiny, na te produkty. A wracając do Cieszyna, jest dobry potencjał, jest świetna kadra praktyków i naukowa, która prowadzi ten kierunek. Wykładają tam ludzie z branży, to nie są tylko i wyłącznie naukowcy. Studenci pokazali nam swój potencjał i zobaczyliśmy, że to realnie działa i produkują te gry i oni już pracują też w firmach. Czyli jest na czym budować. Nie musimy tego robić od poziomu, powiedzmy, zielonego trawnika, tylko jest coś, jest podstawa. Nie wiem jak w Cieszynie, ale wiem, że informatycy Wydziału Informatyki w Warszawie, na Uniwersytecie Warszawskim, czy Politechnice, właściwie już na trzecim roku mają perspektywy zatrudnienia w Dolinie Krzemowej, czy w innych państwach i tylko muszą dokończyć te studia i żeby się wynieść. Czy te oferty, które oni będą dostawali, załóżmy, że w Cieszynie, ale w każdym razie miejsca, gdzie akcelerator będzie działał, będą na tyle atrakcyjne? Myślę, że tak. Dlatego, to znaczy, bo to nie jest kluczem, że to miejsce pracy musi być w Cieszynie. To jest przestrzeń, gdzie ma się rozwijać ten akcelerator, gdzie ma się skupiać pewna energia wokół rozwoju tych projektów, ale ktoś, kto wchodzi do akceleratora w sensie wsparcia, mentoringu, może być 200 kilometrów od tego miejsca. Ale chodzi mi o to, czy wy jako Agencja Rozwoju Przemysłu, albo ten akcelerator, będzie polował na tych ludzi, którzy są w tej chwili na trzecim roku informatyki, będzie starał się zabiegać o nich jak firmy zagraniczne? Absolutnie to jest dla nas właśnie ten target, tak? Czyli to są ci ludzie, których chcemy w to wsparcie, a właściwie chcemy, żeby oni się zaangażowali w ten projekt i byli podmiotem wsparcia i ich trzeba szukać i być na nich otwartym, bo to, co może utrudniać i często utrudniało, jeśli chodzi o instytucje publiczne, tego typu działania, to był pewien rodzaj zamknięcia. Znaczy, niech oni nas znajdą. Dyrektor siedzi w głębokim, wspaniałym fotelu i czeka. I aż do niego przyjdą, a jak nie przychodzą, to tym gorzej dla nich. No. My ich szukamy. Znaczy, staramy się jeździć i to do tego zachęcam i moich pracowników w różnych projektach, nie tylko w tym. Ja sam co tydzień mam, że tak powiem, wyprawę w kraj i jadę patrzeć, jak pewne rzeczy wyglądają, rozmawiać też z naszymi potencjalnymi klientami, interesariuszami. I wyjeżdżamy spoza Warszawy, poza Warszawę, to jest bardzo ważne, bo dlaczego też Cieszyn? Dlatego, że świat na Warszawie się nie kończy. Akurat jeśli chodzi o gry komputerowe, to jest coś, co można produkować będąc w Cieszynie, w Tokio, w Singapurze, w Białej Podlaskiej. I to mogą być zespoły, które pracują międzynarodowo, nie ruszając się ze swojego miejsca zamieszkania, więc też chcemy trochę poza Warszawę ruszyć. Na koniec trudne pytanie, jeżeli tyle pieniędzy pójdzie w rozwój gier i wspaniałe projekty, tak jak w Cieszynie. Czy przemysł ciężki nie poczuje się zaniedbany i że nie wspieracie panowie dostatecznie rozwoju tej branży? Czy zresztą mówił wicepremier Morawiecki, że musimy postawić na przemysł. Ja myślę, że przemysł to jest dość szerokie pojęcie. Jest i ciężki, i cyfrowy, informatyczny, więc patrząc na nasz zakres wsparcia, to jeśli chodzi o te przemysły cyfrowe, innowacyjne, to do tej pory to było około 10% i absolutnie nie zamierzamy zaniedbać przemysłu ciężkiego, szczególnie takiego, który jest innowacyjny, bo przemysł ciężki może być również innowacyjny. Dziękuję serdecznie. Marcin Kludziński, Agencja Rozwoju Przemysłu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu.